pięknym lochu pod Łęczycą wielkie pola. Tłum i zamek, czarna rola. Jest też stara szwedzka góra i wciąż brudna rzeka Bzur. Żaby dziś tu nie spotkacie, lecz Borutę chcecie, macie. Diabeł polski, diabeł stary, czyha tu na swe ofiary. Wszyscy bardzo go lubimy i już się go nie boimy. Zapraszamy do Łęczycy, gdzie Boruta na stolicy. Gdzie ten Krakowski? Spóźnia się, Szermajer!
że głowy do interesów nie ma, a ludzie to przebiegłe bestie, które czekają tylko na sposobność, by biednego diabła wykorzystać. Postanowił Burta zatem, że z lochu wychodzić nie będzie i pewnie słowa danego by dotrzymał, gdyby nie to, że właśnie ostatnią beczkę wężyna wypił. A rzecz to znana. Diabeł bez wężyna żyć nie potrafi. Przypomniał sobie szybko Boruta, że tu niedaleko jest karczma, gdzie napić się można, a może i w karty z nim zagrać się uda. Usiadł pod karczmą i towarzystwa do gry szukać zaczął. Nikt jednak w karty diabła grać nie chciał. Zasady gry były takie, że ten, kto wygra, ma prawo uderzyć przeciwnika. Nie mogę przegrać, jak przegram, to mi gluta wleje, tak się nie podbieram. Diabeł potasował karty i grę rozpoczęli. Grają, grają i nagle... Przegrałem? Gdy Boruta zamknął oczy, pochwycił leżący obok kamień i tym kamieniem w łeb Borutę trzepnął. Pomyślał sobie bowiem, że samą pięścią to na diabła trochę za mało. Gdy Boruta tak bez oddechu leżał, to prędko uciekł. Odtąd diabeł chęć do gry w karty stracił. Gdybyście ją kiedyś spotkali, to powiedzcie mu, że źle w Łęczycy z diabłem,